Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Widzimy się oczywiście w Terrarii. No i po raz kolejny, oto przed wami kolejny nabytek naszej drużyny. Ksylo, przywitaj się. Brawo. Brawo, już drugi zepsuł swój wstęp. Ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. No, tak więc jak widzicie, mocno się to pozmieniało od kiedy widzieliście cokolwiek. Nawet ta relacja z oczkiem była dużo wcześniej. I proszę, oto jestem ja, jeszcze bardziej ulepszony. Nowy bicz, różdżka slajma, nic wielkiego. Tak więc może jeszcze na szybko tylko powiem, jak doszło do tego, co tutaj doszło. Więc tak, włączyłem Terrarkę, Manoni se budował, swoją drogą dalej to robi, tylko dzisiaj nie ma go na głosowym. No, a ja stwierdziłem, że trochę pozwiedzam. Podkreślam, zapomniałem o tym, że gram głównie na YouTubach. Więc wpadłem do dżungli, pobiłem trochę potworków, zobaczyłem, że jest nowy bicz, zrobiłem. Znalazłem przy okazji fajną slajmiarkę, którą zaraz wam pokażę. A kostur w tajemniczych okolicznościach siostra zdobyła, nie wiem czy uczciwie czy nie, ale zdobyła. No, to tyle słowem wstępu, przechodzimy do zwykłej rozgrywki. Co to jest? A to jest golfiarz! Tak, golfiarz, znalazłem go w pustyni, jak szłem na tory do mojej slajmiarki. Ale dobra. Jeszcze nie korzystam za bardzo z niczego, co ma do zaoferowania. Dobra. Dobra. Tak więc no, widzicie no, Discord dzisiaj odmawia posłuszeństwa, nie jest za ciekawie. Ale miejmy nadzieję, że jakoś to poradzimy sobie. Dobra siostra, to masz jakieś cele na dzisiaj? No ja idę łowić. A, okej. Okay. Najpierw nie, bo na pustyni na questa rybę, a później właśnie zbierę kino. Tylko pamiętaj, że on teraz jest słabszy i w sumie niewiele gorszy jest od niego kilo z tych, z jak to się nazywa. No, fosili pustynnych, więc... Fosil, czyli? Czyli... Jak to się nazywa? No, skamielina. Ale dobra. Skamielin jest kilo? Tak, od tej aktualizacji jest. Demonik wykopie? Nie wiem, tak, mnie to tak. Nie interesuje teraz. Mnie bardziej interesuje, żeby pokazać slajmiarkę ludziom. No i żeby zająć się moim głównym celem, czyli zwiedzaniem podziemi, dżungli i... no, tego pustyni. Jakby nie było tak. Po prostu to dzisiaj zdecydowałem, że właśnie sobie trochę połażę. Nie będę się skupił na jakiejś bazie czy czymś mniej istotnym. A właśnie pójdziemy w eksplorację. O, Manoni sobie buduje. Papkin, nie wiem czy w ogóle żywy jest. Ale powinien żywy, być. Okej. Okay. Żeby nie było, jesteś dosyć słabo słyszalny, no ale niestety nie miałem jak za bardzo ci pomóc z tym. Jesteś na maksymalnym głośności i w ogóle. Przecież kiedy inni są normalnie słyszalni, to jesteś dwa. Ja jestem normalnie słyszalna? No w miarę normalnie, siostra. Dobra. 1-0 dla mnie, jak na razie w śmierciach. Cieszę się. Nie, ty umarłaś pierwsza, więc dzisiaj nie mam do ciebie pretensji, takich jak zazwyczaj. Ale i tak znajdę inny powód, żeby na ciebie narzekać, bo to już jest tradycja. Dobra. Mój drogi gwiezdny klucz, biegnij. Powiem drogą, tak jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Widziałem, że tam niektórzy z was starają się pisać jakieś podpowiedzi. Fajnie, miło, ale prosiłbym o mnie bezpośrednio, gdyż ktoś, nie wiem kto to był, na twarzy książce napisał mi jakąś strasznie po prostu spoilera wręcz niż powiedzmy podpowiedź. Co i jak dowiecie się w swoim czasie, ja powiem tylko tyle. Napisał mi odnośnie bossa z hard moda. Co, jak, gdzie i co muszę zrobić, żeby coś... Nie wiem kto to był, bo nazwał się po prostu sąsiad. Nie wiem kto to jest. Jeśli tu jesteś, to prosił, żebyś się zgłosił i przeprosił za swoje spoilery. Mógłby ktoś załatwić lepszą wędkę? Jaka jest lepsza? Mogę ci zrobić z żelaza, jak wrócę z dżungli. Ale podkreślam, jak wrócę z dżungli, tym razem w udany sposób. Na zasadzie nie zginę, tylko pokażę co miałem pokazać i wrócę z własnej woli. Albo chcesz lepszą, to sobie zapracuj. Sama zdobądź materiały. Albo kup sobie od podróżującego handlarza. Bardzo przydatne. Jest. To jest chyba najlepsza wędka, jaką można mieć na obecny moment, więc. Jaka? Ja bym polecił. No z wędrownego handlarza, 40 mocy. A ile kosztuje? Nie wiem, bo ja się nie bo mnie nie obchodzi, ile ona kosztuje. Trochę dużo. No. Dobra, trasa do dżungli po raz kolejny.
I dobrze. Twoją drogą, taka jedna rzecz. Nie wiem, czy papkin już coś zauważył, ale no, oczko nas nawiedziło właśnie. Ja nie widziałem. No, nawiedziło nas, udało się je pokonać, ale no, głównie za pośrednictwem wiśni. Żeby nie było jeszcze uwiecznione. Zajęło to niedużo ponad minutę. Narzekał mocno na jełopstwo, jakiego się dopuściliśmy i w ogóle, że stało się, ale trudno. Ja tam zmarłem ostatnio, dobra. Ci pieniądze albo odzyskane, albo już zażarł mnie, to też. No ale dobra, dosyć jajmiarni już na szczęście daleko. Miejmy nadzieję, że tym razem dotrę tam żywy. Miejmy nadzieję, że przed następną sesją nagraniową to już Discord się ogarnie w sumie. Bo chciałbym, żeby w sumie było was słychać normalnie, bez jakichś dziwnych połączeń, rozłączeń, żeby Ksylo mógł się w końcu normalnie przywitać. Ale cóż, jakby nie było tak... A przy czym się ją robi, sprawdza? Którą? Żelazną, no chyba, że jest lepsza od żelaznej. Jest, jest lepsza od żelaznej, jest z demonitu. A, to zostaje przy żelaznej. Wiesz, co sobie zrobić z demonitu? Mam 42 sztabki, a nic nikt nie bierze, to... Serio? No wiesz, co? Przecież pokonaliśmy oko, które przymusowo do nas przylazło, chociaż my go nie chcieliśmy. Ej, siostra, widać, że nie słuchałaś, co ci mówiłem, zanim zaczęliśmy to wszystko. Ja wiem, że do was przylazło i pokonaliście, wróżek, ale że 40, no tak. To szukaj, gdzie się zaprowadzi. No zaprowadzi pewnie nie w pułapkę, jak już mi się to zdarzyło ostatnio. Jak? No normalnie, do pułapki. Było tam 5 tych strzałkowych pułapek, wiecie, tych takich pluj jakby. Do tego było tam ten cały kamień spadający na głowę i jeszcze... Nie zauważyłem, ale jak otworzyłem skrzynię, to mnie wysadziło, bo tam były środki wybuchowe. Tak więc no, ja wróżkom nie ufam. Nie wiem. Poszukaj gdzieś, czy nie ma na przykład w skrzyni coś, bo to Manoni, podkreślam. Robiłam wielką przebudowę pierwszej wioski, tak zwanej wioski naziemnej, leśnej. Nie wiem, gdzie on te rzeczy kładzie. Ale ci powiem, Manoni szacun. Manoniego tu nie ma. Wiem. No po co mi to mówisz, że on... No tak, tak się nazywa kategoria, w której trzymamy zwierzęta. Czart. No co? Musiałem to przebudować, bo twój system był kiepski. Dzięki, wróżek, zagryzłem życia. No wiesz, że tam liczyłem, że nie będziemy ich używać, jako że zdobyliśmy je nie do końca, powiedzmy, uczciwie, ale dobra. Nie, jak... 99 pochodni plus maczugę daje podpaloną maczugę. W ogóle fajna jest ta broń jako tako. Jeśli chodzi o te flejle. Co to jest? Nie wiem. Ale to jest fajna broń. No, a kosiarka, no tak, tak, tak. Pozwala strzec strawnik. Oj, nie przejmuj się, Ksylo, jeśli to słyszysz. To wszystko wina Discorda, który się psuje ogólnie. I proszę, no jedno, flail. Porządna broń na początek, jeśli mam odciągać wrogów od tak po prostu sobie. W sumie, 99 pochodni zmarnować na ulepszenie tego. Warto będzie, czy nie? Siostra, jak musisz ulepszyć sobie tą maczugę, którą dopiero co żem znalazł? Czy wiesz co? Mogą ci się złe buffy ten na nią. No, rozumiem, tylko wiesz, no, to jest jednak lepsza broń do samoobrony niż ten bitch, by ma jakikolwiek knockback. No tak, no. Jeśli mam gorzej, tak... to chyba nie, znaczy się nie opłaca ulepszać nawet. Chyba, że tam nie masz w ogóle jakichś ulepszeń, to wtedy możesz... Nic, dobrać. Czysty mace, bo dopiero co znalazłem przecież. Lepiej ulepszyć sobie, może coś dobrego wejdzie. A zawsze, jeśli nie, to przynajmniej będzie podpisywał. O! Handlosz. Łażący handlosz. Dobra. Ale uciekł, departek. I Godly! Co masz Godly? No, Godly ten, płonącą maczugę. A poza tym witamy już wśród żywych, Ksylo. Właśnie zginąłem, to nie wiem, czy wśród żywych. Ale wśród żywych na Discordzie. A, super. No. Czy w ogóle nie było słychać ani nic, więc no... Fajnie, że jesteś. Net przecina. Albo to Discord cię psuje. W sumie... Discord na 100%, bo już... Dzień. O, teraz słyszę. Ja też mam chyba jakieś problemy. O Discord, już tłumaczyłem przecież. On ma teraz dzisiaj tak jakiś zły dzień, że ja już nie wiem. Albo jest obciążony. Ludzi z niego. No. Ludzi dużo może korzystać. Tak więc no.
Jeśli zostanę Warriorem, to chyba jak nic, będę bawił się tą maczugą do końca, bo przynajmniej jakiegoś początkowego etapu. Godly maczuga podpalona, nie, no to jest naprawdę super. Jakie to fajne. A ja mam połowiony miecz. To nieźle. Piosę, co ty robisz? Proszę trawnik. Rzeczy nie rób tego, bo ten trawnik jest brzydki, to pierwsza rzecz. A drugi jeszcze blokuje pojawienie się jakichkolwiek zwierząt. Jak to? Normalnie, nawet nie przeczytałeś opisu tej kosiarki, a nawet jakbyś to zrobiła, to i tak nie zrozumiesz, bo nie umiesz w angielski w ogóle. A robisz? To został stworzony z myślą... No właśnie. Tyle w temacie, siostra. Mówiłem, że znajdzie się temat, który znowu będzie powodem tego, żebym na ciebie marudził i proszę, się znalazło. Lepiej odłóż tą kosiarkę i po prostu się nią nie baw. Bo to zbyt skomplikowane dla osoby takiej jak ty. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Super. Kolejna śmierć dla siostry. Widać, że jesteś w formie, skoro już zaczynasz umierać. Dobra. Fajne i w ogóle, ale jednak nic mi chyba nie zastąpi mojego bicza, do którego się już przyzwyczaiłem. Tak, tak, tłumacz się, że lagi, tłumacz się. Dobra. Kolejny zombiek, co my tu mamy? Nic ważnego, co tam jakoś się przeżyje. I w sumie biczem łatwiej mi bić. Dziwne. Po mojej stronie jest wszystko w jak największym porządku. Ale w ogóle śmiesznie tak trochę zreworkowali te flejle. Mocne to jest nawet. Coś mi mówi, że to może nie jest jednak najlepszy dzień na próbowanie swoich sił w terrarii. A nie, dobra, to jest zwykły trawnik przez fragment akurat. Dobra, biczu, bij zabij biczu. No tutaj trzeba będzie trochę poprawiać. Świetlik. No. I chyba właśnie jeszcze zapomniałem wspomnieć, największą zmianą, jaka tu zaistniała, jest to, że mam książeczkę uodparniającą na niszczenie zwierzaczków. Tych, wiecie, tych wszystkich hodowlano jedzeniowo robaczanych. Dobra. Naprawdę nie jest chyba dobry dzień na to wszystko, ale spokojnie odcinka doprowadzimy do końca i po prostu dzisiejsza sesja będzie jednoodcinkowa, co oznacza, że następnego dnia znowu będę musiał coś przygotowywać. Chyba, że Discord i inne serwisy się ogarną. No, i skoro byłem już tam w dżungli, nie pokazałem slajmiarki, ale tym razem na mapie pokażę co i jak, bo już mi się nie chce tam wracać. Pójdziemy sobie do pustyni. Tam to jeszcze nic nie znam, ale dobra, wracając do tematu. Slajmiarnia jest tutaj. Jest tam płytka. Płytka jest klikana. Z statuły wchodzi slime. Slime'a bijesz, zbierasz żel. Tyle w temacie. Po prostu nieskończone zapasy slime'ów. A skoro jest ciemno i w ogóle, to ja pobiegnę w ten sposób. I proszę. I pokonałem zombiaka. O, hej, papkin. A łowię sobie ryby, nawet wędkę mam dobrą. Jakąś konkretną dobrą, czy... 25 bait powera. A, ten... Co masz lepszą od mojej? Leży w cake. Leży sobie na ziemi. Coś się podłącza i rozłącza. No dobra, mniejsza z tym. Się ogarnie później co i jak. Ale dzisiaj chyba naprawdę ten Discord jest kiepskim pomysłem. Dobra. Na słone. Na gadu się przerzućmy. Ja tam. Nie, no nie jestem przekonany. Nie mam żadnego gadu ani nic. Nie znam żadnego innego komunikatora, który by się nadał. Team. Nie wiem. Trzeba będzie coś pomyśleć, jeśli będą dali takie problemy, ale... Póki co pozwólcie, że nie będę mieszał w tym wszystkim, bo jednak nagranie trwa, rozumiecie, 14 już minut. Do pół godziny dociągnijmy, potem już można zakończyć. Jeśli trzeba będzie, przez problemy techniczne. Wyłowiłam jakiegoś rock lobster. To jest jedna z nowych ryb, prawdopodobnie. Kraba. No tak. To jest
Krab... Nie, krab... Rak? Komar konkretnie. Chyba. Albo coś tego typu, ale dobra. No, nie, 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 nie. Nie mogę walczyć tym flylem. Mocny, ale nie. Ja tylko będę ginął co chwilę. Poza tym, jeśli mam być samonerem, to powinien się skupiać na samonowaniu i bufowaniu minionów, a nie na machaniu maczugą. Prawda. W razie tak prawdopodobnie, zanim dojdziemy do momentu, gdzie można naprawdę nazwać mnie czy kogokolwiek, że korzysta z jakiejś klasy, to już będzie dawno, dawno, milion razy zmieniony układ. Tą drogą, ktoś tam nie ma jakiegoś większego zajęcia, prosiłbym, żeby posprzątał groby w okolicy, bo jednak nie chcemy cmentarzyska. Ja mogę się tym zająć. Okej, jak chcesz. Wiesz, jeśli masz nic lepszego do roboty, to proszę bardzo. A właśnie, w sumie, jak i tak nie mogę korzystać, masz, weź sobie. Na jakiś czas. O. Do zwrotu za później czy coś. Póki co się baw w tym. Ciesz się, że masz jakąś porządniejszą broń. No. To jest coś. Nie dzigacz? No, dostał do mojego flaila. Jak mówię, ja nie mogę z niego używać. No moją maczugę. Mam taką maczugę na łańcuchu. No już wiem. Ja ją po prostu rozumiesz. Potrzebuję broni, ja i tak nie będę używał, bo jestem zbyt przyzwyczajony do bicza. Albo innych broni, które mają normalny system bicia, nie że jak się puści to... Ej, ale słabe, pod wodą to jest mokre, nie działa. No niestety. Ale cóż, przynajmniej trochę realizmu. No. Dobra. A, ci smyj ciastko. Mhm. 20% prędkości ruchu, czyli w sumie tyle, co daje pełna zbroja ninja, fajnie. Ale bardziej ten mining speed 40. Jest przydatny. Ciekawe. Tą drogą można powiedzieć, że jestem dosyć mocnym miłopem. Mam 6 life krystali w kieszeni, a ich nie używam. Ej, daj mi. Ile? 6. No później porozdajemy, tylko na razie nie chcę tego robić, bo oko pokonane jest niestety wysoko, że goblini się pojawią, jeśli ktoś będzie miał za dużo HP. Ach, no właśnie. A z tego, co relacjonował nam Pupkin, to są naprawdę okropne na masterze. No a ogólnie gobliny nawet na tym, jak to na tym drugim. Ekspercie? No na ekspercie są mi tak wkurzające. No wiesz, nie powiedziałbym, niedawno ukończyłem eksperta, w sumie prawie całego z Pupkinem ograliśmy. Wkurzające na pewno, ale no nie jest aż tak źle. No dostęp, banner. Za oczko. No. Nie, proszę cię gro. Co ja ci takiego zrobiłem? Dobra, sytuacja niestety chyba wymaga... O nie, siostra opuściła nas. Dobra. W takim razie właśnie wracając. Sytuacja niestety nas chyba zmusiła do podjęcia kroków, których bym nie chciał podejmować za szybko. Czyli pora marnować żarcie. Ja mówię marnować, bo jednak żywność, po którą będę sięgał, ma potencjał na dużo lepsze rzeczy niż to, co będę właśnie z nią robił. Więc trochę marnowanie delikatne, no ale cóż, jak mówiłem, jestem zobowiązany, jeśli chcę pokazać to wszystko porządnie. Jest dobra. Zacznijmy może od tego, że nie wiem, czy pokazywałem. Tu mamy takie zwykłe zapasy żarcia, ale na sytuacje kryzysowe mamy jeszcze zapasy takie... W sensie możemy wykrafcić sobie zapasy lepszej jakości, bo tam mamy wszystko na medium, a są jeszcze właśnie tego typu na... Major. Tak więc... 4 minuty, mam nadzieję, że mi wystarczą do poradzenia sobie z podziemiami. Więcej tego nie biorę. Póki co, żyj postać i biegnij. Biegnij ile sił w łapach. To w sumie w stopach i nogach. Bądź co bądź, moja postać nie jest zwierzęciem, tylko... Jeszcze po części człowiekiem, więc... O, Manoni wrócił! Ale dalej nie gada. Dobra, bij, zabij. A właśnie zapomniałem. Glutek, pomóż. Grzeczny glut. Ciekawe, czy jak mam ten major increase, czy jakoś tak, co nie mam więcej miejsc na samony. A szkoda. Dobra. Ryb. Aż mi mówi, że to dzisiaj naprawdę nieodpowiedni dzień pod każdym względem, ale dobra. Przynajmniej jakoś sobie radzę. Ja. Pomimo tych wszystkich trudności, innych wkurzających elementów. No, i w sumie co jeszcze bardzo lubię w tym biczu, mogę wam powiedzieć, no proszę. Melee i speed, czy melee, nie wiem jak to mówić prawidłowo, ale speed increased, inaczej mówiąc bardzo fajnie właśnie, im więcej bije, tym szybciej bije.
Ale dobra. Jeszcze raz niam. Łapiemy ciasto. Biegamy już jak szalenie coś po prostu. Czyli prędkość teraz już nie powinna być problemem, teraz tylko najgorsze. Musimy przetrwać. To w sumie ze 120 życia i 28 odporności nie powinno być problemem, ale mimo to jest. Dobra. Mhm. I znowu kogoś rozłączyła. Okej, okay, bić, zabić. Więcej gluta, więcej jakichś useless przedmiotów. I dobra. Mam 3 minuty jeszcze. Pewnie ponad, ale no, albo trochę mniej, ale około 3 minut jeszcze mamy właśnie teraz na zwiedzanie, zanim buff zejdzie. Więc lepiej się pośpieszyć, niż potem żałować, że straciliśmy buffa, a nic nie zrobiliśmy. I jeszcze jego tu brakowało. Wow. Gra mnie naprawdę dzisiaj nie lubi. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć. Gra mnie nie lubi i tyle. A jedyne, co chciałem, to pozwiedzać podziemie pustyni. Bo słyszałem, że są tam fajne rzeczy. Tym razem nie będę już ryzykował utratą kolejnej dawki żarcia, idziemy bez niego. Ja nawet nie pójdę w ten sam sposób, tylko zrobimy podkop w jednym miejscu, może tak będzie lepiej. Dobra. Mhm. Mhm, dobra. Chyba zaraz będę blisko Ksylo, tam podrzucimy chociaż te dwa life krystale na początek. Powinno chociaż trochę pomóc mu z przeżywalnością. Dobra. Dobra, bić, zabić teraz tylko zanim ja znowu umrę. I dobrze. I podkop zrobię w tym miejscu. Dużo co nie zmieni, no ale może trochę przyspieszę chociaż z łażeniem. Przyjmijmy taką nadzieję. Okej, okay, piach. Piachem tylko to mogę się szybko zająć, więc to nie problem. I dobra. Teraz znowu utwardzane piachy. Niestety. O, skamieliny, super. Nie będę ukrywał, akurat to jest naprawdę pocieszające, może uda się nawet kilo w skamielinowy zrobić. Co nie będę ukrywał, nie liczyłem dopóki. No, nie dowiedziałem się, że właśnie skamieliny można zbierać już teraz. Ale dobra, co ja tam będę narzekał. Jest dobrze, tak czy siak. Uj, i znowu kogoś rozłączyło. Nie, naprawdę dzisiejszy dzień nie jest chyba adekwatnym dniem odpowiednim na to, żeby siedzieć w terrarii i się tym zajmować. Hmm? Jestem trochę żałuję, że nie wziąłem skarab bombów. Przydałoby się tutaj przy kopaniu właśnie takich tuneli. Znacznie mi to przyspieszyły. No i już epicka muzyka z podziemnych pustyń się załącza. Mhm, dobra. Swoją drogą też, jeśli ktoś ogarnia, to fajnie byłoby, gdybym napisał. Albo mi się wydaje, albo to działa trochę tak z tymi fosilami, że niszcząc je, niszczymy przy okazji też okoliczne. W zasadzie nie zbieramy, tylko one się niszczą. Może trzeba mieć jakiś specjalny sprzęt, żeby tak się nie robiło. I chciałbym wiedzieć, czy to są tylko moje głupie spostrzeżenia, czy faktycznie tak jest. Więc jeśli ktoś naprawdę już ogarnie co i jak, to byłbym wdzięczny za taką informację. No, jak mówię, ja się trochę gubię w tym wszystkim. Dobra. Dawaj, minionek, bij te slajmy. Niby nie groźne, no ale jednak. Właśnie, dla mnie niegroźne. I się zaczyna. Za dużo grobów. Trzeba będzie szybko tylko poniszczyć. Tak. Tylko zanim to będę mógł zrobić, to trzeba przeżyć. A z tym już są poważne problemy. Dobra. Spokojnie, gwiezdny kluczu. Ostatnio tu przeżywałeś trochę, jak zbierałeś podstawowe rzeczy i szukałeś golfera na polecenie innych. Teraz też dasz radę. No! Ech, jestem głupi chyba.
Chyba wezmę zamiast wormhola jakieś mediumy zarzucę. Może zdążę tym razem w takim wypadku. Myślę, że nam udało się jakimś tym pokonać króla slajmów. Dobra, żarcie. Minor, medium. Dobra. Teraz tak, gdzie jest wormhole jakiś? Wormhole. I szybko. Dobra. Dobra. Spokojnie. Mam teraz wsparcie. Powinienem to przeżyć. Tylko nie można iść na głupiego. Dobrze. Wow. Niezłe. Dobra. Grzeczny slime. Jesteśmy w sumie teraz najgłębiej jak kiedykolwiek dotarłem, więc no nieźle. Może pobiję mój rekord i odnajdę w końcu to, po co tak de facto tu idę. Może by nie było dużo o podziemnych pustyniach obecnie, nie wiem. Ale słyszałem legendy. Cytujcie, ktoś mi powiedział, że warto. Cytujcie, czyli czytajcie. Z tego co wiadomo, jeśli znajdę to, co jest tu ukryte, można najprościej mówić, że będę miał dosyć prosty early. Nie wiem co konkretnie i jak bardzo prosty. Oj. Ale no. Glutek się zgubił chyba. Dobra, glutek jest powrotem. O, jestem. O, fajnie, wróciłeś do żywych znowu. Nie, błagam, nie, gro. Czemu ja za każdym razem muszę wpadać w te pułapki piachowe? Lecę. Jest pełno nowych pułapek po prostu w grze. I za każdym razem jak jest pułapka, ta plaga nas... A bieraj sobie tego starego bicza, jeśli chcesz. Nie jest on może najlepszy, dopóki nie masz samona jakiegoś, bo on synergiuje się z samonami, ale wiesz, no. Jeśli jakiś przeciwnik przenika przez klocki, to bicz też może przenikać przez klocki na niego czasami, więc no. Osobiście polecam. Dobra. A spokojnie. Trzeba slajma zrespić ponownie, niech się nim zajmie. A ja spokojnie muszę mądrze do tego podejść i nie dać się zabić. Ej, taka porada, tam żyj coś zawsze zanim idzie na jakąś trudniejszą podróż, bo to ci zwiększa statystyki, no i regenerację życia naprawia. Dobra. Spokojnie. Jakoś damy radę. I w sumie chyba najmądrzejszym wyborem będzie leżeć te 4 lej w krystale. Wiem, że nie jest to może najbardziej w porządku względem reszty, no ale zwiedzam tu teraz podziemną pustynię. Nie jest łatwo. 200 życia na pewno pomoże. A jak znajdę resztę, to też porozdaję im. Chciałbym w sumie jak znajdę więcej, nie resztę. Lepiej w sumie razem łazić. Tak. Wiem, że lepiej, ale no... Jako, że i tak widzę, że po prostu najlepiej, żebym polegał na sobie głównie, bo na razie jeszcze nie jesteś lepiej wyposażony, żeby tam przetrwać, no to warto było, wiesz, się posilić, zdobyć to 200 HP max. W ten sposób ja będę mógł dużo bardziej przetrwać i dzięki temu łatwiej będzie. I swoją drogą, mam trochę wormholi, to jeśli chcesz, to sobie korzystaj. Łatwo się je crafci, a... To pomagałem... Niemiłosiernie w takich trudnych lokacjach, żeby powracać. Tam mam też trochę Rikali. Ja mam już lusterko, papkin też. Nie wiem jak zresztą, ale możesz sobie pożyczyć trochę miksturek. Tylko te buffy, typu jakieś regeneracje, damage czy coś. Prosimy, żebyś się tak starał się oszczędzać, bo przydadzą się na bossów, którzy prawdopodobnie będą tu piekielnie trudni. Dobra. Nie umieraj, gwiezdny kluczu, proszę cię. Okej.
Dziękuję. I proszę, jakieś pustynne meble. Jeszcze ich chyba nie widziałem. U, ktoś dołączył i... Proszę, proszę. Ancient chisel. Ancient problems require ancient solutions. Czyżby nawiązanie do pewnego meme? Tak, jak nic, to jest nawiązanie do tego meme. Fajnie. Jak nic, delikatny plusik. Jakby już ta gra nie była teraz jednym wielkim, prostu dziełem sztuki, moim zdaniem. Ale jak nic, za takie, za nawiązanie do tego meme, jeśli się dobrze orientuję, to jeszcze dodatkowy plusik delikatny. Dobra, przy okazji przyznać się, kto tam powrócił już do Discorda. A dobra, czyli pewnie to Ksylo się męczy, albo Pumpkin, czy ktoś. Uch, ci chargersi naprawdę zaczęli teraz porządnie szarżować. Niedobrze. Nie, nie, nie tu! Gwiezdny kluczu, proszę cię! Kaktus? Kaktus, pomóż! Dzięki, kaktus! Nie pomogłeś. Ale nieźle. Bo szczerze, nawet nie spodziewałem się czegoś tego typu. Ale no, jak już dają, to fajnie. A niech dają. Im więcej akcesorii, które mogą pomóc w eksploracji, tym lepiej. A nie ukrywam, jak nic, kopanie jest póki co cięższą częścią eksploracji. Mając taki ma 9 kilof. Dobra. Dobra, gluteł, zajmij się tym, proszę cię. Dziękuję. Teraz trzeba uważać tylko na chargersów, których jest tej pełno. Ale widać, glutek sobie poradzi, jeśli tylko się dobrze go używie. Oh, dobra, spokojnie. Nie trzeba panikować, stresować się czy cokolwiek. Damy radę. Hmm? Hej. Oj. A dobrze, że kiedyś ich strasznie nie lubiłem, ale teraz w sumie... No, dzięki biczowi łatwo ich pokonywać. Bo w sumie wszystko, co może trafić kilkukrotnie, jest naprawdę OP na takich przeciwników. Hmm, czyli tak de facto mógłbym Eater of Walls spróbować pokonać. Co prawda unikanie go czy coś to może być delikatny problem, ale... Pod kątem damage'u to powinienem go szybko chyba wyeliminować. Patrząc na to, że każdą jego część będzie osobno damage'ową. Dobra, zbieramy kolejne fosile. Może uda się zrobić fossil armor. Dzięki temu. Niby na ręczce, ale potężne. Więc zbieraj, zbieraj. I swoją drogą zastanawiam jeszcze kwestia, powiedzmy, zbrojki z Shadow Scale'ów. Jak widzicie, bicz jest potwierdzone, że jest... No, wpływa na niego melee, nie wiem jak mówić prawidłowo, po raz kolejny powtarzam. Speed, więc możliwe, że ta zbrojka będzie po prostu niezwykle cenna na bicze, przynajmniej na początku. Więc warto byłoby może spróbować później jakoś tam, wiecie, no, sobie wycraftić po pokonaniu właśnie Eaterforca, który po raz kolejny, powtarzam, powinien być naprawdę łatwy, jeśli udałoby się właśnie unikać jego ataków, bo ten bicz naprawdę czujesz na wszystko, co jest worm-like, będzie zabójczy. Oczywiście fajnie byłoby znaleźć jeszcze potężniejszy bicz, bo z tego, co się orientuję, to powinny być jakieś, skoro zapowiedziano je jako nowa klasa broni, no i znalazłem już dwa, no to powinny być też później. Trochę dziwne by było, żeby potem końcówka hard mode i dalej bić za 18 na czymś, co ma teraz za cel skupiać miniony i być głównym źródłem samoobrony dla samonerów. Ale dobra. Nie umrę tak łatwo. Nie dam się temu. Nie dam się ci, robak. Dziękuję. Zbieraj dalej. Zbieraj dalej. To może naprawdę wykracimy tę zbrojkę. Kilofa i coś tam jeszcze. W sumie nawet nie wiem co. Bo nie ukrywam, nie znam receptur za bardzo. Poza tym, że wiem, że fossile plus amber dają amber staff, który jest potężnym narzędziem dla magów. W sumie dla siostry i ewentualnie kogoś innego, kto by się chciał bawić w magowanie. Wow, ale ten chisel. Nie, no super. Chociaż wątpię, że to było to coś takiego game breaking, czy early game breaking, tak właściwie. Czegoś takiego, no, OP, czy jak to tam określano inaczej. Super, skończyły się pochodnie. W takim wypadku muszę jedną wziąć. W sumie po co ich tak nastawiam tutaj, jak lodu. Nie wiem.
Dobra. Hmm? I okej. Zbieramy. Kolejne. Super. Bi zabi. Nie mamy okazji, trzeba bić zabić. Tak. Dobra. Dobra, glutek. Okej. Okay. Strasznie mało tych chałup, bo jak na razie tylko jedna. Może przydałby się jakiś spelunker potion czy coś. Oczywiście nie wziąłem. A właśnie, w sumie coś też się przejmuje. Właśnie, skarb bomby. Mówiłem, że idealny na takie sytuacje. Więc czemu miałbym nie korzystać? I niestety żarcie się wyłączyło. Kiepsko. Ale no nie ma co płakać, coś przejmować. Mamy skarb bomby, które, no jak widzicie, pięknie działają. Długie tunele kopią. Skutecznie. I w ogóle. Więc dobra. Jeszcze to jest tylko trochę pozbierać i będzie dobrze. I dobra. Żeby nie było, oznaczamy, wzywamy gluta. Niech się tym zajmuje. Ej, proszę. O, witam ponownie. Dobra. No to idziemy dalej w głąb. I znowu się skończyły pochodnie. Nie trzeba, wystarczy byś... Chociaż dobra, dzięki. Dużo nie trzeba, tam teraz na jakiś czas tylko. Oj, chargersy. Najgorsze. Coś tu jedzie. To tylko Tom Crawler. Jeśli masz bicza, to nie powinien być problemem. Dobra. Okej, dobra. Największa wada biczów tutaj też się czasami pokazuje. Są one z zerowym knockbackiem. Nieźle. 50. Zadarzy, jak nic się przyda, kiedy będzie tego pełno. Ale dalej średniało z tym, że nie mogę znaleźć drugiej chałupy. Też na pewno wielki plus za rozwinięcie bioma. Oj. Trochę unlucky. Jestem to sprowokowałem, ale no. I tak, spora dawka pecha i tak musiała zaistnieć, skoro stało się. O, jest! Nie umieraj, jeśli nie umrzesz, gwiezdny kluczu, to masz tam kolejną chałupę. Pewnie kolejny chisel. O ile w ogóle cokolwiek będzie z tych takich lepszych łupów. Nic. Można było się spodziewać, że w sumie szybko będę na jakieś nicy trafiał. Super. Tylko pies ci brakowało do kompletu. Dobra. Nieźle. Chyba gluteł tam coś mocno zaczął bić. Szkoda, że znowu się zgubił przez to. Jak na złość. Proszę. Dzika skrzynka. Pewnie pułapka. Nie. Ale proszę, kto by się spodziewał. Znowu chisel. Dobra, ten ma crit chance. Dla mnie tak bezużyteczny, jako że bicze nie mogą krytykować. Trzeba krytycznie bić w sumie. Żeby być prawidłowo. Ale dobra. Dobra, Manoni dołączył do drużyny. Nieźle.
Fajnie. I w sumie no... Chciałem nazwać odcinek, poświęcić go w sumie dżungli i pustyni. I chciałem nazwać pustyni w dżungli, ale chyba raczej po prostu... Pustynne podziemia się będzie nazywał i tyle. Bo na tym spędziłem, jak widzę, większość czasu. Więc swoją drogą lada moment już się kończy. Nasza dzisiejsza problematyczna mocno. Ale mam nadzieję, że zarówno ciekawa przeprawa. Tak więc no. Wraz z moją niechybną śmiercią w tym momencie ja wam dziękuję. Oczywiście następny odcinek postaram się, żeby był na następny dzień przygotowany. No bo co, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.